Nie, to nie będzie film poświęcony zmianie biegów Volvo FH. Dzisiaj krótki film z serii Telezakupy Mango. Dzisiaj zaprezentuję Wam uchwyt na telefon, ewentualnie tablet. Co my tutaj mamy? Inteligentny uchwyt samochodowy z bezprzewodowym ładowaniem. No, fajna rzecz. Zaraz Wam pokażę, jak to śmiga. Tu specyfikacja, jakby kogoś interesowało. Jest jakieś zabezpieczenie przed przepięciem i przegrzaniem. Wydajność ładowania 70%. Dobra, to robimy unboxing, tak? Znowu po angielsku powiedziałem. Chodź do taty, a raczej do wujka Krzysztofa. No. Tutaj mamy instrukcję obsługi, ale wiadomo, że jak to facet, nie trzeba używać. Tutaj mamy właśnie nasz uchwyt. Jeszcze jest niepodłączony do zasilania, ale powinien działać. Tak jest, działa. I możemy go zamontować w samochodzie na dwa sposoby. Tutaj mamy uchwyt na szybę ze ssawką. Dobra rzecz. No i drugi rodzaj to jest właśnie uchwyt do kratek wentylacji. Tutaj mamy taki klips. Tutaj mamy taką, powiedzmy, rozpórkę, czyli można go wsadzić. O, tak. I tutaj mamy taki, powiedzmy, stabilizator, który można sobie właśnie ustawić. Ale ja dzisiaj przetestuję uchwyt na szybę, bo to mi bardziej odpowiada niż te nakratki wentylacyjne. Mamy kabelek USB typu C do zasilania. Nie mamy tutaj w zestawie przejściówki do gniazda zapalniczki na USB, dlatego trzeba mieć swoją. No ja akurat mam w rozdzielaczu. Dobra, no to tak to wygląda. Tutaj można go otworzyć. Ale najpierw trzeba go tak cyk odblokować, wtedy ramię zaczyna się ruszać. Tutaj blokujemy właśnie przez ssawkę, znaczy teraz jest zblokowana, to sobie odblokuję. Dobra, ja sobie to ustawię na szybie, skręcę i pokażę Wam, jak to śmiga. Uchwyt na szybie już zamontowany. Jest tak mocne słońce, bo dzisiaj piękna pogoda, 20 stopni. Że uchwyt może się wydawać jakąś tylko ciemną plamą. O, teraz widzę, że trochę kontrast ogarnął temat. I nawet logo widać. Dobra, włączam zapłon. O, logo się rozświetliło na niebiesko. Uchwyt z automatu się rozszerza. No i mam tutaj dzisiaj jeden ze swoich poprzednich telefonów. To jest malutki smartfon. Nie pamiętam, ile to miało cali, 4-3. No on jest za mały do tego uchwytu. Także ten uchwyt jest dobry dla telefonów, o, które mają, tak właśnie ten, którym nagrywam, na przykład 5 cali. Jakiś tablet może się tutaj też zmieści, ale to raczej tak pionowo. Oczywiście ten uchwyt można przekręcać, bo to jest wszystko regulowane. Tu jest od spodu fizyczny przycisk, port USB. Także, żeby pokazać Wam, jak to chwyta smartfon o normalnym rozmiarze, będę musiał posłużyć się lustrem Volvo. No cóż, czas to zrobić. No i to jest, powiedzmy, autonagranie. Telefon się trzyma. Trochę ryzykuje. Nie, nie spadł. Trzyma się. Także widzicie.
działa. Teraz jest odłączony od zasilania, no bo kabel jest za krótki, żeby sięgnąć tutaj właśnie. No, ale działa. Co wam mogę jeszcze o nim powiedzieć, to to, że tutaj właśnie ten element, który styka się z telefonem, czy co tam sobie wsadzicie, jest wyjątkowo przyjemny w dotyku. Nie wiem, czym to jest powleczone, ale gdyby w samochodach deski rozdzielcze i pozostałe plastikowe elementy były właśnie wykonane z czegoś takiego, no to byłoby naprawdę super. Jak już właśnie wcześniej pokazywałem test, nagrywając w odbiciu lustra, nie było podłączone do ładowania, dlatego niechętnie się otwierał. I zobaczmy, ile razy jeszcze się otworzy i zamknie bez ładowania. Test wytrzymałości. Jeszcze 3 razy. Zaczyna mu brakować ochoty, jak to przy poniedziałku. A dzisiaj jest poniedziałek, ale film będzie jutro, we wtorek. Ciekawe, czy się jeszcze raz otworzy bez zasilania. Skubany, nie poddaje się. O, chyba już go rozładowałem. Dobra. Szczerze powiedziawszy, nie jest zły ten uchwyt. Ja właśnie nieraz na pauzie, jak sobie oglądam coś, na przykład Klan na smartfonie, no bo ja żadnego tableta, netbooka nie wożę i nie mam zamiaru, bo od tego są smartfony, żeby z nich korzystać, również w internecie. No to nieraz właśnie sobie kombinuję, gdzie tu tego smartfona położyć. Nieraz go daję właśnie tak tutaj, żeby mi się opierał o nawigację, no ale to jest średnio stabilne. Nieraz go wrzucam gdzieś właśnie tutaj. Także ten uchwyt będę teraz wykorzystywał do tego, żeby sobie wkładać smartfona i oglądać filmy. No, no to na pauzie sobie go jakoś dobrze ulokuję, żeby mi pasowało, żeby mi też podczas jazdy nie przeszkadzał. Jeszcze wspomnę, że ta ssawka tutaj jest naprawdę porządna. Ona jest pokryta jeszcze czymś takim klejącym. Zresztą widać, jak się odciski palców odznaczają na tym. No, powiem szczerze, że miałem problem ją odciągnąć od szyby właśnie przez tą warstwę klejącą. Oczywiście na szybie mi tutaj żaden ślad kleju nie został, ale jest to mocne. Także spoko. To byłem ja, wujek Krzysztof, telezakupy Mango. Zadzwoń teraz, zamawiając 100 sztuk, dostaniesz Kermita gratis.